czy on, ona odezwie się na święta Bożego Narodzenia do Ciebie. Może z życzeniami, może prowokacyjnie, może pod pretekstem właśnie Bożego Narodzenia będzie szukał kontaktu. Zobaczmy, co odpowiedzą karty. Proszę, wybierz jedną z tych grup. Witam serdecznie wszystkich kochanych Państwa na wróżbie w tygodniu, w którym będą święta Bożego Narodzenia. Oczywiście w tej świątecznej atmosferze mam również tematy świąteczne. Czy on, ona odezwie się do Ciebie, złoży życzenia? Być może będzie chciała spędzić z Tobą święta, się zobaczyć. Lub Sylwestra. Zobaczmy, kochani, co pokaże karta Tarota. Witam serdecznie wszystkich Państwa na moim kanale Orakel Miłości u Loeli. W tej atmosferze świątecznej cieszę się, że jesteście jeszcze również u mnie, ze mną, na tym kanale. Jeśli nie jesteś jeszcze subskrybentem, proszę, zasubskrybuj koniecznie dzisiaj mój kanał. Naciśnij na subskrybuję z dzwoneczkiem u góry, a dostaniesz codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich filmikach. Proszę również o kciuczki w górę, czyli lajki i o komentarze. Dziękuję serdecznie. Na wróżby indywidualne zapraszam poprzez kontakt e-mailowy. Mój adres e-mailowy znajdą Państwo pod moim filmikiem, pod każdym moim filmikiem i również w komentarzach. Napiszcie, wróżby indywidualne stawiam, robię za pomocą kart Lenormanda i Tarota i oczywiście z Twoim prywatnym zdjęciem, datą urodzenia i z Twoimi konkretnymi pytaniami. Zapraszam. Dzisiaj mamy trzy grupy. Pierwsza grupa to serduszko różowe. Druga grupa, aniołek ametystowy fioletowy. I trzecia grupa to kryształ przezroczysty. Także wybierzcie sobie jedną z tych grup. Czy on się odezwie na święta? Grupa pierwsza. Grupa pierwsza, serduszko różowe. Karta czterech buław. Karta numer cztery to już jest karta stabilności. Cztery buławy mówią o jego aktywności. Stabilizacja, coś się pozytywnie ułoży, radość. Tak uroczysta atmosfera, tutaj taniec, śpiew, radowanie się, świętowanie razem. Także karta mówi ta o otwartości na innych, na uroczystość wspólną, na świętowanie razem. Ta karta mówi również o wielkiej radości. Radości na przykład z okazji świąt Bożego Narodzenia. O tym również mówi ta karta, że delektuje się ta osoba, Twoja ukochana, tą piękną atmosferą świąteczną. I właśnie ta karta mówi o tym, że tutaj z tej okazji, z tego świętowania, z tej uroczystej atmosfery, pięknej, radosnej atmosfery, właśnie będzie kontakt. A Wajnanda Cugyen to znaczy kontaktować się, właśnie otwierać się na innych, harmonijnie, bardzo przyjaźnie ze sobą komunikować, ze sobą przebywać się, radować. Także tutaj ta karta mówi o otwartości na kontakt właśnie z Tobą. I ta karta prorokuje,
że właśnie ta osoba z okazji świąt Bożego Narodzenia w tej takiej pięknej, świątecznej, uroczystej atmosferze odezwie się do Ciebie, być może z życzeniami, być może z zaproszeniem, być może z jakąś miłą wiadomością. Także tak odezwie się. Napiszcie mi koniecznie później w komentarzach, czy ta karta sprawdziła się. Dziękuję grupie pierwszej. Zapraszam serdecznie grupę drugą. Grupa druga to aniołek ametystowy. Czy on, ona odezwie się do Ciebie z okazji świąt Bożego Narodzenia? Karta śmierci. Zostawić coś, odejść. Mówi ta karta również o skończeniu czegoś, o rozstaniu. O tym, żeby się uwolnić z tych starych spraw, które między Wami są już zakończone. Coś zakończyliście, coś umarło między Wami. I ta karta mówi o końcu tej relacji. O tym, żeby też zostawić to, odejść od tego i nie trapić się więcej już tymi sprawami. Żeby przemienić się i szukać nowych spraw, nowych idei, nowych projektów, nowych znajomości, nowego związku. Narodzi się coś nowego, nowa perspektywa, ale ta śmierć mówi o tym, że on już nie napisze. Ta osoba wasza ukochana nie napisze już, nawet jeśli są przepiękne święta Bożego Narodzenia, ale on już odchodzi od tych spraw związku. Także tutaj jest brak kontaktu. Brak otwartości. Porzucenie tych spraw, które były między Wami. Także nie liczcie tutaj raczej na kontakt. Dziękuję grupie drugiej i zapraszam serdecznie grupę trzecią. Czy on, ona odezwie się do Ciebie w okresie bożonarodzeniowym lub z okazji świąt Bożego Narodzenia? Trzecia grupa, która wybrała tutaj ten właśnie przedmiot, kryształ. Zobaczmy, co pokazuje karta tarota. Królowa monet. Ta karta to karta stabilności. Też o zachowaniu się w zgodzie ze sobą, w zgodzie z naturą. Ta karta mówi o tym, że najważniejsza jest tutaj taka sprawa jak bezpieczeństwo, jak właśnie stabilność. Myślę, że jest to osoba, która będzie chciała nawet tylko dla jakby formy, dobrej formy, dobrego zachowania się w stosunku do Was, napisać być może życzenia urodzinowe. Ponieważ ta osobowość przedstawiona na tej karcie jest bardzo stabilna, rzeczowa, skrupulatna, racjonalnie myśląca, bardzo ceniąca sobie właśnie stabilne kontakty. Jest to osoba również wierna, która myśli tutaj o tym byłym związku między Wami, czy jakiejś relacji między Wami bardzo racjonalnie. Myślę, że ta osoba napisze po prostu tylko grzecznościowo tutaj najlepsze życzenia z okazji Bożego Narodzenia. Ale będzie to bardzo dyplomatyczne, formalne, rzeczowe, racjonalne. Ponieważ taka symbolika tej karty właśnie jest. Bez emocji, rzeczowo na temat, piękne życzenia lub normalne, proste życzenia, ponieważ ta osoba właśnie ceni sobie taką
stabilność w zachowaniu. Także liczcie tutaj raczej na normalne, standardowe życzenia od tej osoby. Nie liczcie jednak na jakieś większe emocje lub uczucia. Ale wiadomość, myślę, że ta osoba wyśle do Was życzenia. Dziękuję ślicznie grupie trzeciej. Dziękuję oczywiście wszystkim, którzy odwiedzili mój kanał. Życzę Wam pięknego czasu przedświątecznego, bez stresu i do usłyszenia już wkrótce.